Szanowni Państwo, to jest właściwie historyczna chwila, historyczny moment dla całego województwa podlaskiego, można powiedzieć dla Rzeczypospolitej. Od 90 roku nigdy ani ja, ani myślę tutaj obecne osoby, czy cała Polska nie spodziewała się, że dojdzie do takiego momentu, kiedy będziemy zmuszeni powołać ciało, w tym przypadku Podlaski Samorządowy Komitet Protestacyjny. Za moment podpiszemy akt powołania tego komitetu. Jest to również efekt spotkania 16 marca w Warszawie, gdzie około 1600 przedstawicieli społeczności lokalnych z całej Polski powołało Ogólnopolski Komitet Protestacyjny, samorządowy oczywiście. I cóż, przyszła kolej na nas. Bronimy społeczności lokalnych, bronimy rozwoju Polski, bronimy demokracji, bronimy konstytucji. Nie chodzi nam o własne stołki, bo tak przedstawiciele rządu czy rządzącej partii chcą często przedstawić proponowane zmiany. Staramy się, ażeby nie dopuścić do tego, aby sprawny samorząd, który przez 27 lat budował tą Polskę, jest jej fundamentem, stracił swój rozpęd. Stał się elementem centralizacji. Zresztą to, co się dzieje już w Rzeczypospolitej, niestety jest tego świadectwem. Kwestia Trybunału Konstytucyjnego, kwestia sądów, kwestia jeszcze wielu innych rzeczy. Jesteśmy obrażani jako społeczności lokalne, jako liderzy tych społeczności lokalnych. Mówi się o sitwach, mówi się o przeróżnych innych rzeczach, które wydarzać się nie powinny i jest to nieprawda. Jeżeli mówimy o sitwach, to są to sitwy pozytywne, ponieważ przez te 27 lat dzięki nim zmieniła się Polska, zmieniło się nasze otoczenie. Przykładem tego jest ten piękny stadion, jest piękniejący Białystok, inne miasta, wsie. I cóż, dziś tu stoimy w takim składzie, który świadczy o tym, że też te smutne wydarzenia mogą spowodować jedność samorządową. Pan marszałek reprezentuje w tym przypadku również Związek Województw Rzeczypospolitej Polski. Pan prezydent Białegostoku, Unię Metropolii Polskich. Pan prezydent Suwałk, Związek Miast Rzeczypospolitej. Pan starosta, Związek Powiatów Polskich. Ja, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polski. Także cóż, Szanowni Państwo, za moment podpiszemy akt założenia Podlaskiego Samorządowego Komitetu Protestacyjnego jako świadectwo naszej troski o nasz kraj, o rozwój województwa podlaskiego, o rozwój naszych pięknych ojczyzn, które przez te 27 lat miały chyba najpiękniejszy okres w ponad tysiącletniej historii Rzeczypospolitej. Okay. Ja reprezentuję Konwent Starostów Województwa Podlaskiego, który działa w ramach Związku Powiatów Polskich. My solidaryzujemy się z innymi obecnymi tutaj korporacjami samorządowymi, także też w imieniu kolegów podpiszę właśnie ten akt. Powiaty są takim samorządem, takim szczeblem pośrednim między gminą samorządową a województwem. Realizujemy wiele zadań i no cóż, z wielu zapowiedzi, które do nas docierają od rządu, niektóre są takie niepokojące, jeżeli chodzi o powiaty, a mianowicie zamierza się uszczuplać nasze zadania, chociażby mam tutaj na myśli powiatowe urzędy pracy, powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. Nie wiadomo, w jakiej konfiguracji będą funkcjonowały, ale mówi się, że nie w każdym powiecie. Też nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. Także wiele, wiele tych zadań z tak zwanej administracji zespolonej ma od nas być, mogą być te zadania zabrane. Nie wiadomo jeszcze, jak to się skończy. No w ogóle, kiedy powstały powiaty, to cała administracja zespolona, więc wszystkie inspekcje, służby, ich budżety były w budżecie powiatu. To dawało taką większą siłę
finansową, ale powoli poprzednie ekipy też uszczuplały te zadania, bo i policja, sanepid, te jednostki zostały wyjęte z naszego, z tej administracji zespolonej, czyli z powiatu, podobnie później powiatowy inspektorat weterynaryjny. Także też chcemy razem ze wszystkimi, z innymi korporacjami samorządowymi protestować przeciwko tym zamierzeniom. Szanowni Państwo, Suwałki są członkiem Związku Miast Polskich i ostatnio na zjeździe Związku Miast Polskich w Serocku była bardzo taka żywiołowa, bardzo nawet nerwowa momentami dyskusja. Rozmawialiśmy na temat tego, co się w samorządzie w ostatnich miesiącach zmienia. Rozmawialiśmy również na temat tego, w jaki sposób mamy reagować na te zmiany, które nas dotyczą, ale przede wszystkim dotyczą naszych mieszkańców. Nawet było podjęte stanowisko dające zarządowi Związku Miast Polskich prawo zawieszenia udziału w komisji rządu i samorządu. Jest taka komisja i chcieliśmy pokazać w ten sposób, że nie akceptujemy takich rozwiązań, gdzie określone normy prawne, prawo dotyczące samorządu jest zmieniane bez naszego udziału, bez dyskusji, bez debaty. I to hasło nic o nas bez nas, dzisiejsze hasło jest hasłem bardzo wymownym, bo chcemy rozmawiać, chcemy dyskutować i ta dyskusja jest potrzebna, bo samorząd też wymaga zmian, ale chcemy dobrej zmiany, akceptujemy dobrą zmianę, ale złej zmiany nie akceptujemy. Oczywiście mówimy o odbieraniu kompetencji samorządom, mówimy o kierowaniu coraz to nowych zadań bez pokrycia finansowego. Tego naprawdę nazbierało się w ostatnich latach bardzo dużo i to nie tylko ten rząd, ale również wcześniejsze ekipy rządzące przekazywały nam zadania bez pokrycia finansowego. W moim przypadku miasta Suwałki powiem tylko tyle, że reforma oświatowa przyniosła to, że muszę, dostosowując szkoły podstawowe do nowych wymagań ośmioklasowej szkoły podstawowej, muszę z budżetu naszego miasta wyłożyć dodatkowe 2 miliony złotych. W zamian otrzymałem zmniejszoną dotację i subwencję oświatową w wysokości 1 100 000 zł. To jest taki konkret. I słowa, ale za tymi słowami, czasami deklaracjami ze strony rządów, czy tego rządu, nie płyną konkretne rozwiązania. Bardzo nas boli i niepokoi to, że coraz więcej rzeczy jest wprowadzanych do systemu prawnego bez naszego udziału. I tutaj chcemy dzisiaj wyrazić swoje zaniepokojenie właśnie takim działaniem, z którym mamy właśnie styczność tutaj w Polsce w ostatnich kilkunastu miesiącach. Wszyscy tutaj zebrani reprezentujemy różne szczeble samorządu, ale wszyscy mamy demokratyczny mandat do tego, aby reprezentować nasze społeczności. To właśnie nam, mieszkańcy naszych wsi, miast i też województwa dali mandat do tego, aby dbać o ich sprawy, dbać o ich rozwój. I my jesteśmy zaniepokojeni tym, że te nasze kompetencje, tak mówili tutaj koledzy, mogą być ograniczane, że po prostu jedna partia chce zawłaszczyć nie tylko Trybunał Konstytucyjny, prokuraturę, sądy, ale również i samorządy. To jest zły kierunek zmian. My się na te zmiany po prostu nie godzimy, dlatego też chcemy pokazać naszą determinację, naszą jedność i naszą siłę również w kierunku takim, aby można przeprowadzać tylko i wyłącznie zmiany, które dadzą nam więcej kompetencji, a nie te kompetencje będą odbierały, bo i tak prawo nas bardzo mocno ogranicza. My musimy działać stricte zgodnie z prawem
I do tej pory tych ograniczeń było dużo. Trudno sobie wyobrazić skutecznych włodarzy, którzy jeszcze tych kompetencji będą mieli mniej. Dlatego dzisiaj podpisujemy taki symboliczny akt Komitetu Protestacyjnego Nic o nas, bez nas, ale również zapraszamy na kolejne wydarzenia. 26 tutaj na stadionie będzie Podlaskie Forum Samorządowe, gdzie chcemy dyskutować o przyszłości polskiego i podlaskiego oczywiście samorządu. Także serdecznie zapraszamy samorządowców, również inne działania będziemy podejmować łącznie ze wszystkimi korporacjami. Jak widać, jak do tej pory nie było takich spotkań, to w tej chwili sytuacja po prostu zmusiła nas do działania, jednocześnie pokazując, że my samorządowcy myślimy w sposób bardzo zbliżony, że naszym celem jest tylko i wyłącznie rozwój naszych lokalnych ojczyzn i dbanie o jak najlepszy poziom życia naszych mieszkańców. Ta inwestycja, jak tutaj zostało wspomniane przez pana wójta, czyli stadion i dziesiątki w Białymstoku, to można powiedzieć kilkaset różnych inwestycji powstają właśnie tu w samorządzie. To one naszym trudem i naszych urzędników powstały. Dlatego też jesteśmy przeciwni temu, żeby ten dorobek niszczyć. Szanowni Państwo, podobnie jak pozostałe korporacje samorządowe, samorząd województwa też podziela ten niepokój związany z planowanymi bądź już prowadzonymi zmianami, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządu, jeżeli chodzi o samorząd województwa, to w tej chwili ograniczone zostały na kompetencje, na przykład ośrodek doradztwa rolniczego już od ubiegłego roku przeszedł z powrotem do ministra rolnictwa. Wiemy, że zmieniła się ustawa o ochronie środowiska, czyli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska będzie zarządzany też centralnie, co zresztą protestowaliśmy, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. Zapowiada się też ograniczenie kompetencji, jeżeli chodzi o Wojewódzki Urząd Pracy, bądź mówi się też o wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, że będą bezpośrednio też podlegały pod wojewodę. Ja myślę, że to nas bardzo niepokoi, tak jak już koledzy tu wspominali, i chcemy przede wszystkim, żeby te zmiany, bo pewne zmiany życie też wymusza, chcemy, żeby były konsultowane z nami, bo my staramy się jak najbardziej reprezentować mieszkańców i w ich interesie działamy, a decyzje, które będą zapadać w Warszawie bezpośrednio, myślę, że często decydenci nie będą mieć rozpoznania. Dlatego myślę, że samorząd najlepiej do tej pory i sprawdził się i potrzeby mieszkańców zawsze potrafił jak najlepiej określić, zidentyfikować i to, co zostało w okresie tych ostatnich lat zrobione, widać gołym okiem. Dlatego też chcemy wspólnie wprowadzać, jeżeli są potrzebne te zmiany, a nasze kompetencje, myślę, że jeżeli zostaną ograniczone, to myślę, że to będzie też i dla mieszkańców w konsekwencji no niedobre, ponieważ tak jak powiedziałem, myślę, że samorząd powinien historycznie przez te 27 lat pokazał, że jest najlepiej, potrafimy zarządzać tymi lokalnymi społecznościami. Także myślę, że nic o nas, bez nas, tak chcemy dzisiaj, dlatego się spotykamy. Oczekujemy otwartej, konsekwentnej dyskusji. Podkreślamy zawsze, potrzebne są pewne zmiany w samorządzie, szczególnie jeśli chodzi o umocowanie finansowe, jeśli chodzi o pewne regulacje, na przykład wójt, burmistrz, prezydent, rada i wiele jeszcze innych rzeczy, które usprawnią funkcjonowanie samorządu. Natomiast na Boga nie ma problemów z funkcjonowaniem samorządności, z funkcjonowaniem samorządu, więc te propozycje
co jest zupełnie ewenementem dodatkowo. Nie ma tych propozycji spisanych na piśmie, są tylko hasła, które padają z ust polityków i nie wiemy, nad czym w ogóle dyskutujemy. Ostatnio wypowiedział się wiceprzewodniczący Komisji Sejmowej, pan poseł Woźniak, że w maju zostaną podjęte ostateczne decyzje dotyczące zmian między innymi w ordynacji wyborczej, bądź też jeszcze w jakichś innych aktach prawnych co do strategicznych zmian, które ewentualnie, bądź też nie, nastąpią w prawie dotyczącym samorządów terytorialnych. Dlatego też uważamy, że w tym momencie głos społeczności lokalnych, których reprezentantami my jesteśmy, jest bardzo istotny, żeby ludzie decydujący o naszej przyszłości zrozumieli, że to nie jest kwestia dać coś z góry. To trzeba po prostu przeanalizować, przedyskutować, zastanowić się, czy to jest dobre dla Polski. Jeżeli coś jest dobre dla partii politycznej, to nie znaczy, że to dobre dla naszego kraju, że to jest dobre dla naszego kraju. Widzimy, że niekoniecznie. Chcemy rozwoju, chcemy, ażeby ten nasz wspaniały kraj, Rzeczypospolita, szła jak najbardziej do przodu. Stąd też to nie jest żaden negatywny akt, negatywny protest. To jest po prostu pokazanie rządzącym, że chcemy naprawdę otwartości, mądrości, rozsądku. Dlatego też to spotkanie, które pan prezydent zasygnalizował, właśnie też chcemy państwu przedstawić nasze dalsze plany jako komitet protestacyjny. Co dalej? 26 kwietnia zapraszamy serdecznie wszystkie społeczności lokalne województwa podlaskiego, państwa, jako ten bezpośredni przekaźnik informacji na Podlaskie Forum Samorządowe. Podlaskie Forum Samorządowe, gdzie oczekujemy setek ludzi, którzy przyjadą z różnych zakątków, ażeby podyskutować, porozmawiać. Zapraszamy czołowych polityków, ale przede wszystkim reprezentantów rządu. Pana ministra Błaszczaka i pana ministra Zielińskiego jako przedstawicieli tego resortu bezpośrednio współpracującego z samorządami. Wystosujemy zaproszenia oczywiście i do pani premier, i do szefostwa partii politycznych, jak również do naszych parlamentarzystów, ale bardziej jako gości niż dyskutantów. Będzie to, myślę, otwarte spotkanie, gdzie oczekujemy takiego rozsądnego, merytorycznego, popartego argumentami głosu, jeżeli już, to jakie zmiany, jeżeli już, to dlaczego, jeżeli już są jakieś problemy, to gdzie one występują, w jakiej skali i w jakich elementach funkcjonowania samorządu. 6 maja jest właściwie organizowane w Warszawie spotkanie Polaków, na które z pewnością również z naszymi mieszkańcami się wybierzemy, ażeby pokazać swoją jedność, samorządowy rozsądek, głos społeczności lokalnych, który potrzebuje przede wszystkim spokoju, mądrości, ludzi doświadczonych, którzy wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi, demokracji, poszanowania konstytucji, bo wszystko to dotyczy, szanowni państwo, nas. Nas bezpośrednio jako mieszkańców, jako obywateli, jako ludzi, którzy oczekują, ażeby coś się wokół nas działo. Ażeby administracja, ale przede wszystkim organy władzy publicznej były sprawne, potrafiły wykorzystywać środki i z budżetu państwa, i z różnych innych źródeł, przede wszystkim w tym momencie z Unii Europejskiej. I to całe zamieszanie z tymi zapowiedziami dotyczącymi zmian przeróżnych, ustrojowych w samorządzie jest zupełnie w tym momencie niepotrzebne, absurdalne, ponieważ wpuszczony został wirus do samorządu, gdyż zamiast dawać takiego pozytywnego kopa, to się wpuszcza pewną niepewność, pewne zwątpienie, pewne takie zahamowanie w przeróżnym aspekcie tego rozumienia tego słowa. Zupełnie niepotrzebne. Proszę państwa, my też protestujemy przeciwko nadużywaniu organów władzy państwowej do walki z samorządowcami. Ja jestem tego przykładem. Otóż swego czasu państwo dowiedzieliście się o tych doniesieniach do prokuratury. Ja nie jestem o tym informowany, o przebiegu śledztwa, tylko nieoficjalnie dowiaduję się, że prawdopodobnie zmieniono prokuratora, dlatego że być może tamten był za mało dyspozycyjny, że zaczyna się przesłuchiwać już szeregowych urzędników.
po to, żeby ktoś coś powiedział. Ostatnio właśnie wcześniej przesłuchiwano dyrektorów, w tej chwili już się sięga po urzędników, a więc jest to po prostu wykorzystywanie prokuratury do walki politycznej. To już mamy miejsce. Niedługo obawiamy się tego, bo jeszcze oczywiście te zmiany nie weszły, że może być podobnie z sądami, że sądy będą również wykonywały jakieś polecenia polityczne, że będzie komisarz, zwany dyrektorem pewnie w sądzie, który będzie bezpośrednio podlegał pod ministra Ziobrę i będzie ustawiał składy sędziowskie. No proszę Państwa, no takie rzeczy miały miejsce ostatnio w latach 50. ubiegłego wieku. To do tego czasu możemy się cofnąć, a przecież zrobiliśmy ta walka i naszego pokolenia, ale i pokolenia nieco starszego, to była walka właśnie o demokrację, walka o to, żeby już takie rzeczy nigdy się więcej nie wydarzały. I niestety te zmiany idą właśnie w takim kierunku. Jeżeli nawet nie penalizować, to zastraszać. Zwyczajnie ludzi zastraszać. Do tego te zmiany po prostu zwyczajnie prowadzą. To widać, to jest tak czytelne, że oczywiście niewiele jeszcze osób to dostrzega, ale już niektórzy obserwatorzy właśnie życia politycznego to dostrzegają. To jest po prostu walka z przeciwnikami politycznymi, bezwzględna walka polityczna. Raz jeszcze zapraszam 26 kwietnia. W tym oto miejscu o godzinie 11 rozpoczynamy Podlaskie Forum Samorządowe. Myślę, że to będzie też wyjątkowe, mądre, rozsądne wydarzenie. Spodziewamy się około 500 uczestników i mądrej dyskusji.